Taborach chcieli zorganizować obronę i czekać walki. Nikt wcześniej nie miał tak dobrze obrony, zdobywali podczas wypraw wojennych na Litwę, gdzie wozy taborowe nie tylko służyły jako transport, ale były też mobilnym grodem, twierdzą. Wedle reguły zakonnej, krzyżacy w drodze, zanim pozwolili sobie na odpoczynek, stawiali w centrum namiot, który był polową kaplicą. Naokoło kaplicy tworzyli majdan, w którym bezpieczne były konie. Majdan otoczony był pierścieniem namiotów rycerzy, a te otoczone były pierścieniem spiętych z sobą wozów taborowych, niczym murem. Tak i teraz. Spinają wozy, sposobią działa i zasieki, niczym mury twierdzy. Poczynaniu tym z oddali przyglądał się Jan Žižka, rycerz czeski, który dopiero w następnym dziesięcioleciu zasłynie jako jeden. Wojska polskie wysunęły się w szyku bojowym. W przodku stał hufiec złożony z najdzielniejszych rycerzy ziemi łęczyckiej. Tuż za nim rycerstwo Mazowsza pod trzepocącymi na wietrze orłami i żmijcami oraz hufce Podola.